smakuje wyśmienicie, naprawdę musicie tego spróbować, tym bardziej, że zajęło nam to ile? 3 minutki? Ale dobry posiłek, mówię wam. Cześć, dzisiaj pokażę wam szybki posiłek, jaki możecie sobie zrobić z użyciem kilku składników. Idealnie sprawdzi się po treningu, przed treningiem, a także w każdej innej porze, bo to jest posiłek uniwersalny. A produkty, jakie dzisiaj użyjemy, jest to kaszka manna, krupiczka błyskawiczna, którą znajdziecie w każdym sklepie, masło orzechowe, do tego troszeczkę białka, winogrona i jogurt Skyr. Teraz przygotuję sobie odpowiednią ilość kaszki mannej. Nasypię sobie jej ze 100 gram, aby się troszkę nasycić węglowodanami. 105 gram. I teraz bierzemy kaszkę i musimy ją delikatnie ugotować. A żeby cały proces gotowania przebiegł zdecydowanie szybciej, ja gotuję pierw wodę w czajniku. Ona mi się ugotuje tutaj w 30 sekund. Przelewam do garczka i mam od razu już wrzątek gotowy. Widzicie, wrzątek mam już gotowy i do kaszki mannej, tak samo do ryżu. Używam proporcji takiej 2:1, więc nalewam sobie niemal całą szklankę ugotowanej wody i zaraz do tego wyrzucimy cały ten pojemniczek ze 100 gramami kaszki i będziemy dokładnie mieszali. I widzicie, że w błyskawiczny sposób nasza kaszka się przygotowała. Dlatego teraz przerzucamy ją do naszego docelowego już pojemnika. I teraz czas na resztę produktów, czyli serek Skyr o smaku malinowym. Będzie na pewno fajnie smakowało, to wam gwarantuję. Do tego dosypiemy sobie saszetkę odżywki białkowej, żebyśmy tego białka mieli jednak nieco więcej. Dokładnie całość mieszamy, te dwa składniki się mieszają razem z sobą bardzo dobrze, zresztą jak sami widzicie. Do tego dołożymy sobie też nieco masła orzechowego, mam już tutaj końcówkę, więc wygarnę całość, która pozostała. Razem z serkiem i białkiem będzie na pewno fajnie smakowało. Wrzucamy, mieszamy całość, przesypujemy do naszej kaszki. Patrzcie, jaka fajna konsystencja. Tak to właśnie wygląda. Wyciągamy wszystko, żeby żaden makroskładnik się nie zmarnował. Całość przyzdobię sobie winogronami, bo akurat je mam. Choć maliny, banan, jabłuszko, wszystko by się tutaj skomponowało bardzo dobrze. Jeśli chodzi o taką miseczkę, no powiem wam, że też teraz już troszkę waży. Mamy tutaj 100 gram kaszy, więc 80 gram węglowodanów. Razem z tymi winogronkami mamy to 85 gram węglowodanów. Białko ze Skyra plus białko ze saszetki. Mamy tutaj 35 gram białka. No i ta nieduża ilość masła orzechowego zapewniła nam 10 gram tłuszczu. Kurczę, jak też smak białka. Czekolada karmel w połączeniu z malinowym Skyrem. Mówię wam, smakuje wyśmienicie, naprawdę musicie tego spróbować, tym bardziej, że zajęło nam to ile? 3 minutki? Ale dobry posiłek, mówię wam, polecam.